Dzień dobry Państwu, Rzecz o Biznesie, Paweł Rożyński, zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj pani Ewa Balcerowicz, wiceprzewodnicząca Rady Towarzystwa Ekonomistów Polski, współzałożyciel CASE i przewodnicząca Rady Fundacji CASE. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jaki Pani zdaniem jest bilans 30-lecia? Mamy 30 lat od wyborów 4 czerwca. I jak to możemy ocenić? Myślę, że bilans jest bardzo imponujący. To były w sumie, mimo różnych zawirowań, problemów politycznych, to od strony ekonomicznej to był bardzo dobry okres dla Polski. Polska dzięki reformom, które na początku 89 roku, w końcówce 89 i 90 roku wprowadziła, miała bezprecedensowy w swojej historii okres rozwoju gospodarczego i dużych zmian strukturalnych, poprawy warunków życia, poprawiły się także wskaźniki różne społeczne, zdrowotności. Także to jest wspaniały okres w naszej historii. A jak pani sądzi, dlaczego nam się udało? Dlaczego wyszliśmy na tych transformacji jednak znacznie lepiej niż nasi sąsiedzi? Na to jeszcze trzeba spojrzeć dodatkowo z takiego punktu widzenia, że punkt startu Polska miała dramatyczny, dużo gorszy niż wszystkie inne kraje tak zwanych demoludów, czyli tej części Europy, która podlegała i była związana ściśle, podlegała politycznie ZSRR. Myśmy zaczynali w dramatycznej sytuacji gospodarczej, był spadek dochodu narodowego, była ogromna nierównowaga. Była inflacja, nie mieliśmy rezerw dewizowych, także punkt startu był dramatyczny. Plusy, jakie były, to poluzowanie warunków działalności gospodarczej dla osób fizycznych, no ale te osoby fizyczne prowadziły działalność gospodarczą w bardzo niekorzystnych warunkach, ogromnych regulacji, kontroli cen, braku surowców, maszyn i tak dalej. Także punkt startu był bardzo trudny. Myślę, że gdyby nie było, no to jest zresztą pewne, że gdyby nie było radykalnych reform, liberalizacji, stabilizacji, a później prywatyzacji, budowy różnych instytucji, które były potrzebne w gospodarce rynkowej, no to by się nie udało. Inne kraje, które jakoś tam eksperymentowały, na przykład z prywatyzacją, wprowadziły systemy voucherowe i tak dalej, to potem miały w związku z tym problemy. I Polska rosła ze statystyk wynika, że produkt krajowy brutto na głowę, czyli coś, co my ekonomicznie nazywamy per capita, przeliczony na międzynarodowe dolary, no w Polsce wzrósł najsilniej w tym okresie. No i to jest taki jeden z tych wskaźników, które są imponujące. Drugi wskaźnik, myśmy dokonali ogromnej restrukturyzacji naszego handlu zagranicznego. W tym poprzednim systemie istniało RWPG, była specjalizacja w ramach obozu, no i było wiadomo, że Białorusini produkują Mińsk, lodówki, wysyłają do wszystkich innych krajów. Myśmy mieli swoje specjalizacje, ale z tymi produktami nie mieliśmy statki, szans. Między innymi. Różne rzeczy. Tam był podział ścisły, kto co robi. Tak. No i, ale to nie były produkty, którymi mogliśmy konkurować na Zachodzie. No i w związku z tym myśmy tkwili w tej wymianie handlowej wewnątrz RWPG. I to się skończyło i nastąpiła ogromna restrukturyzacja i ogromny wzrost w ogóle handlu zagranicznego. Spodziewała się Pani, że rzeczywiście ten moment będzie transformacji będzie tak kosztowny, jeśli chodzi o chociażby wskaźnik PKB? No byliśmy przez 2-3 lata w recesji, to dosyć głębokiej. Wie Pan, na to trzeba, znaczy tak, wtedy wszyscy się spodziewali, że będzie spadek, łącznie z rządem, który to wprowadzał. On się okazał dużo mniejszy niż w innych krajach i w Polsce on trwał tylko przez 2 lata. Od 92 roku nastąpiło odbicie i on był niższy niż w wielu innych krajach, bo on wyniósł tylko 8%, jak później to policzono. Najpierw wydawało się, że więcej, ale potem przeliczono to. Także znaczy to było nieuniknione, dlatego że reformy zaczynały się w warunkach ogromnych regulacji, tak zwanego
tych wskaźników nakazowych, takiego chaosu gospodarczego i tego sektora przedsiębiorstw państwowych, który był bardzo nieefektywny. Nie potrafił sobie poradzić. No i nie poradziłby sobie, także generalnie, także prywatyzacja była konieczna. Natomiast w tych pierwszych latach nastąpiła i tak duże zmiany w tym sektorze. Ja w Instytucie Nauk Ekonomicznych, w którym pracowałam na początku lat 90., to zrobiłam takie badanie i wzięłam 200 przedsiębiorstw największych państw. To były państwowe wówczas te największe przedsiębiorstwa. Patrzyłam, co się z nimi działo, jeżeli chodzi o sprzedaż i o zatrudnienie. No i wyszło mi, że w tych 200 największych przedsiębiorstwach, które do końca były państwowe, do 94 roku, kiedy kończyłam te badania, to tam zmiana, zmniejszenie zatrudnienia w skali 4 lat to było 36%. Zmalało zatrudnienie. Ogromna restrukturyzacja. A ci ludzie odeszli do sektora prywatnego. Część z nich pewno pracowała w sektorze tym takim szarym, handlowała na ulicach, ale też budowała pierwsze małe zasoby kapitałowego i potem kapitałowe i potem zaczynała zakładać przedsiębiorstwa. Także restrukturyzacja była bardzo też duża. Może należało, co podnoszą niektórzy, wprowadzić pewne bariery, pewną ochronę własnego rynku, żeby te przedsiębiorstwa państwowe miały więcej czasu, żeby się przystosować do nowych reguł. Wie pan co, to byłby bardzo zły pomysł, dlatego że te przedsiębiorstwa były bardzo nieefektywne i one były przyzwyczajone do produkcji na ten rynek RWPG i rzecz szła o ich prywatyzację w gruncie rzeczy albo głęboką restrukturyzację i dzięki temu, że został zliberalizowany handel zagraniczny, że różne obostrzenia tutaj, liberalizacja nastąpiła działania na rynku krajowym, no to zaczęły wyrastać nowe prywatne firmy i one konkurowały już z tymi państwowymi i te też musiały się przystosować, czego najlepszym dowodem było to właśnie, że to na przykład zatrudnienie spadło. Także no, ogromne zmiany wtedy w tych pierwszych latach następowały. Czy jakbyśmy wskazali na takie największe osiągnięcia. No, tak jak przed wojną zawsze było kilka haseł. COP, Gdynia i unifikacja tych trzech terytoriów pozaborczych. Tak? To mogę pani wskazać kilka takich rzeczy, które rzeczywiście, no, z których powinniśmy być najbardziej dumni, które nam się najbardziej dały. Dumni powinniśmy być z tego, bo to jest miara też sukcesu, że jesteśmy tak ważnym i dużym eksporterem, bo to świadczy o tym, że te rzeczy, które produkujemy, są konkurencyjne i my je sprzedajemy na rynek głównie europejski. Dumni powinniśmy być z tego, że nastąpiła ogromna restrukturyzacja całej gospodarki i to na przykład znajduje odbicie w tym, że mamy inną strukturę niż mieliśmy. W 89 czy 88 jeszcze przed zmianami mieliśmy bardzo duży sektor przemysłowy. Chyba było 47% udziału w całej gospodarce. Tak jak mówiłam, to nie były efektywne przedsiębiorstwa, ale no one tyle generowały jakby. Natomiast teraz dominują usługi, co jest taką charakterystyczną cechą dla wszystkich gospodarek rozwiniętych już, tak? I to skurczyło się znaczenie rolnictwa, które znowuż w krajach biednych rolnictwo ogromną rolę spełnia, tak? I tak też, jeżeli chodzi o wskaźniki. Natomiast w krajach uprzemysłowionych, czy w krajach rozwiniętych, przepraszam, no to rolnictwo ma dużo mniejsze znaczenie. Także nastąpiła ogromna restrukturyzacja w samej gospodarki. Moim zdaniem to, z czego możemy być dumni, co jakby stanowi też taką, daje gwarancję bezpieczeństwa, to jest to, że nasz eksport jest bardzo zróżnicowany. Nie ma jakichś takich jednych produktów, które by dominowały, które zwykle, jeżeli jest taka sytuacja, to można być trochę zaniepokojonym, bo eksport jakiś dominujący, no, potem może być zagrożony, tak? Niech się zmieni coś na rynkach światowych, no to... Także to też jest wielki, wielki sukces, że mamy bardzo dużo eksporterów, które eksportują na rynek europejski, że to jest bardzo zróżnicowana produkcja.
rośnie udział powoli takich produktów bardziej skomplikowanych, rośnie udział czegoś, co się nazywa łańcuchy wartości, czyli udział nasz w kooperacji z firmami z innych krajów i produkowanie wspólnie takiego produktu końcowego, czyli te powiązania między przedsiębiorstwami na ogół z krajów bardzo rozwiniętych. Rosną także powoli inwestycje polskich przedsiębiorstw za granicą. Kiedyś myśmy głównie byli odbiorcami kapitału i know-how. Przyjeżdżali inwestorzy z zagranicy. Też nie od razu, bo to dopiero nastąpiło po 1994 roku. Wcześniej nikt nie chciał tutaj inwestować, bo to jeszcze było rozchwiana tak, bardzo trudny okres przejściowy, inflacja i tak dalej. Po 1994 roku, kiedy już było widać, że to działa i że jest takie zakorzenione, no to zaczęli przyjeżdżać pierwsze poważne inwestycje zaczęły kraść. A teraz już polskie przedsiębiorstwa inwestują za granicą i to jest miara postępu i miara sukcesu. A jakbyśmy się tak właśnie cofnęli jeszcze w czasie do tych lat, właśnie do tego czasu 89 roku i zaraz potem do czasu wykuwania się planu Barcelowicza, wprowadzania go. Czy pani w tym czasie miała na przykład inne poglądy gospodarcze niż mąż Leszek Balcerowicz? Czy na przykład nie uważała pani, że ma zbyt radykalne pomysły, albo może powinien być jeszcze bardziej radykalny? Może bym zaczęła od tego, że ja strasznie się bałam tego wielkiego zadania, którego się podjął mój mąż i tak na początku nawet próbowałam go odwieść od tego. Wydawało mi się, że to jest tak trudne zadanie i ryzykowne. Natomiast ja nie miałam, znaczy zdawałam sobie sprawę, oczywiście jestem ekonomistką z wykształcenia, badaniami się zajmowałam, zdawałam sobie sprawę, że to jest bardzo trudne i że to jest konieczne. I wiedziałam też, że mój mąż ma takie mocno wyrobione poglądy i takie zakorzenione w badaniach, dlatego że mój mąż przez wiele lat, jeszcze przed 1989 roku, zajmował się badaniami z różnych systemów gospodarczych, więc jakby w literaturze i w badaniach, które były prowadzone w różnych gospodarkach, widział, co działa, co nie działa, no i nie miał wątpliwości, że trzeba zbudować w Polsce gospodarkę rynkową po prostu z całą tą infrastrukturą, co było bardzo trudne, bo myśmy przecież nie mieli instytucji różnych, które teraz się wydają oczywiste, że mamy niezależny bank centralny, że mamy giełdę papierów wartościowych. Tego przecież nie było, że mamy urząd antymonopolowy. Także myślę, że nie było innej drogi, zwłaszcza, że polska gospodarka była w dramatycznej sytuacji. Trzeba było szybko działać. Tak, pamiętamy tą hiperinflację, tak. Ale czy były jakieś różnice między państwem, jeśli chodzi o wybór drogi, czy jeśli nawet droga została ubrana, prędkości, tak? Wprowadzania pewnych rzeczy. Wie pan co? Nie było, a poza tym sobie myślę, że mój mąż miał i tak dużo dyskusji zewnętrznych, gdzie tam go wszczypano i coś mówiono, że może nie tak, żeby jeszcze wracał do domu i żebym ja go tam podszczypywała i próbowała. No właśnie, te dyskusje, to ja podejrzewam, że także również w samym OKP, Obywatelskim Klubie Parlamentarnym na początku już, jak jednak opozycja przejęła władzę, też pewnie były bardzo poważne różnice, w jakim kierunku iść i w jakim tempie, tak? Wie pan co, w tym pierwszym okresie, powiedzmy pierwszego pół roku, czy nawet trochę dłużej, to nie było różnic, nie było napięcia. Może ludzie trochę inaczej myśleli sobie, ale nie było takiego otwartego sprzeciwu w Sejmie. Wręcz przeciwnie, było takie poczucie, że robimy coś unikalnego, że to trzeba zrobić, że jest bardzo mało czasu, że nie można niczego odkładać i była walka z czasem, żeby na 1 stycznia 90 roku wyruszyć z tymi zmianami. Przez pierwsze od powołania rządu 12 września 89 roku do zamknięcia przygotowań, co było chyba 16 grudnia, czyli to były 3 miesiące, te prace przygotowawcze zostały zamknięte w niesłychanym tempie, z poświęceniem i tak dalej. I później bardzo dzielnie na tym Sejm pracował, mimo okresu świątecznego,
wiedząc, że jak to musi, bo to wszystko były dni policzone, prawda? Z 17 było pierwsze czytanie i wiadomo było, że było chyba 10 dni i to w tym były te święta, kiedy posłowie mieli czas na zapoznanie się i głosowanie było w Sejmie i potem no, było 2 czy 3 dni na podpisanie tego przez prezydenta. Także i wtedy nie było, było takie poczucie, że to jest unikalny czas, unikalne możliwości. Z OKP w ogóle nie było problemów, natomiast no w Sejmie to był Sejm tak zwany kontraktowy, czyli tam było 35% tych już ludzi z wolnego jakby wyboru i to było właśnie to OKP. Natomiast ta reszta posłów, znaczy oni wiedzieli, że system ten socjalistyczny jest zupełnie skompromitowany, wiedzieli, że nie można tego dłużej ciągnąć. No i w sumie współpracowali przy tym. Także... Czyli to kontestowanie planu Balcerowicza nawet wśród posłów opozycyjnych, mających kartę opozycyjną i współtworzących nowy rząd, no zaczęło się dopiero później. Dużo, tak? Czyli na początku była pełna zgoda, jeśli chodzi znaczy, była o pełna drogę. Zgoda, było, było, tak, było rzeczywiście takie zgodne działanie. To podziały się zaczęły już później, jak zaczęły się to tworzyć partie polityczne, no, jakieś grupy interesów się zaczęły pokazywać. Natomiast na początku to był unikalny okres, mój mąż to nazywa, że okres nadzwyczajnej polityki. To się rzadko w historii zdarza, takie okresy, że jakby jest, łączy ludzi wspólny cel i taka kooperacja dla dobrej sprawy. I wtedy, no, i wtedy to było, tak? A jak państwo sobie dawaliście, ja już tak zapytam, jako rodzina w tym czasie, no bo to było gigantyczne myśli pan obciążenie. Chyba o mnie, a nie nas. Bo mojego męża praktycznie nie było w domu. No właśnie. Tak, no. I podejrzewam, że tam rozmaite grupy interesów się tworzyły i na pewno starały się na różne rzeczy naciskać i tak dalej. No to był taki okres pewnie bardzo gorący. No. Okres był bardzo gorący, bo to były, tak jak mówiłam, bardzo trudne warunki gospodarcze, braki na rynku. No w sklepach nic nie było, to są takie słynne filmy, które to pokazują. Zresztą chciałam powiedzieć, że Forum Obywatelskiego Rozwoju uruchomiło taki znakomity portal historyczny. To jest historia 89 roku i to już jest czynne od 2 dni. To pokazuje właśnie te początki, jak to wyglądało. Także zachęcam, żeby wejść i to oglądać, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla, myślę, że dla młodzieży. Więc ja natomiast, no tak, ja miałam świadomość, co się dzieje, jaki jest ogrom zadania. Starałam się mężowi w miarę komfortowe warunki w domu, to znaczy nie próbowałam z nim dyskutować, no, karmiłam go, pilnowałam, żeby poszedł spać. Tak, i żeby Ale nie oczekiwał jakichś porad na przykład? Nie, wie pan, mój mąż jest bardzo, bardzo takim wykształconym człowiekiem i ma takie mocne poglądy, no i taki jest, no. Ma ten kręgosłup, że jak trzeba coś zrobić. Natomiast wie pan, no mogę też z takich, mówi pan o tym, czy naciskasz coś, to mogę powiedzieć taką rzecz, której chyba jeszcze nigdy nie mówiłam, ani mój mąż. Otóż na samym początku we wrześniu, no nie wiem, odebrałam to jako trochę próbę skorumpowania. Otóż przyjechał do mnie, do domu, ktoś z KPRM, z kancelarii i to była jeszcze stara ekipa, tak? Znaczy ta czołówka to byli nowi ludzie, no ale tam pracowało mnóstwo ludzi przez wiele lat. No i zaoferowali coś, co przedtem pewnie oferowali za PRL-u każdemu premierowi, ministrom. Zaoferowali nam, że mieszkali, no jak, że my nie możemy w takim bloku mieszkać, prawda, że to są mieszkania urmowskie. No ja sobie pomyślałam, oho, no i oczywiście powiedziałam, że bardzo dziękuję, nam jest bardzo dobrze w naszym bloku na Brudnie. Także no były takie różne sytuacje i to mój mąż też nigdy się nie spotykał prywatnie z różnymi osobami, które chciałyby coś załatwić, więc to po prostu miał w związku z tym bardzo taką klarowną politykę i mógł podejmować decyzje i być konsekwentny w tym. A co pani zdaniem, jakby podsumować te 30 lat, bo mówimy o sukcesach, tak? Ale co się nie udało? Jakie były ciemne strony tej naszej transformacji? To jest 30 lat, tak? Ja mówiłam sporo o tych początkach. No te początki to te pierwsze lata.
W Polsce była dużo, no w sumie duża zmienność, jeżeli chodzi o, o partie rządzące, prawda? I, no i niektóre z nich kontestowały, coś tam zmieniały, czasami na korzyść, czasami na niekorzyść. No na przykład, jeżeli chodzi o tą reformę ochrony zdrowia, no to została ona wprowadzona w 1999 roku, no i później kolejny rząd, który objął, to już coś tam pozamieniał. A w tej chwili to jest tak, że jakby incydentalne, w ogóle jest taka niestety bardzo niepokojąca mnie jako ekonomistkę, tendencja, że się jakieś pojedyncze zmiany wprowadza w różnych, na przykład w systemie podatkowym, a także w tej ochronie zdrowia, pod naciskiem właśnie czy grup interesów, czy nie wiem, jakichś interesów partyjnych, ale też pod wpływem, nie wiem, strajków, demonstracji. I wprowadza się zmiany, które niby mają coś odcinkowo załatwić, a tylko komplikują system i wtedy luki i problemy wyłażą w innych miejscach. Także, no, także to, co chciałam powiedzieć, że te 30 lat to jest długi okres czasu, gdzie rządziły różne partie z trochę innymi programami i, no, i wprowadzały różne zmiany, nie zawsze dobre. No właśnie, nie zawsze dobre. A czy może pani powiedzieć, które na przykład okresy tych 30 lat pani najwyżej ocenia i zrobiono wtedy najwięcej? No, najwięcej zrobiono w tym pierwszym okresie. Mhm. Później był taki bardzo ważny dla jakby systemu gospodarczego, ale tak szerzej w ogóle systemu państwa, okres rządów AWS-u i Unii Wolności, która prowadziła aż 4 reformy wtedy i też bardzo była duża taka fala prywatyzacji, dzięki temu ten udział sektora prywatnego znacząco wzrósł. Także myślę, że to był bardzo dobry okres. Natomiast to, co jest teraz, jest bardzo niepokojące, dlatego że bardzo no, system podatkowy zaczyna być taki restrykcyjny. Dużo zmian jest wprowadzonych, które właśnie tak jak mówiłam, że coś niby mają załatwić, ale komplikują w innych miejscach. Rośnie w ogóle udział państwa, prawda? To jest ciekawe zjawisko też. Tak, to jest niepokojące, dlatego że... W gospodarce. Tak, dlatego że no, jest taka nieustanna jakby... jest problem zawsze równowagi między tym, co państwo robi, a tym, co powinni przedsiębiorcy robić i na ile państwo to ułatwia, nie, bo chciałam przypomnieć, że państwo ma załatwiać jakieś sprawy, a nie decydować za przedsiębiorców, tak? Więc jest bardzo niedobrze, jak państwo wkracza w tą dziedzinę. No ale było też no, sporo zaniechań, nie wiem, na przykład kwestia reprywatyzacji, prawda, które jakoś to tak, się wbija później czkawką. Tak, to jest, rzeczywiście to jest, to było zawsze odkładane, były różne projekty i one były albo we wczesnej fazie odrzucane, albo już odrzucane przez, o ile pamiętam, już taki był moment, że do prezydenta to trafiło, zostało odrzucone. Także tak, to jest wielki problem, że to nie zostało załatwione. Tak samo wydaje mi się, że no, nie ruszyliśmy w ogóle problemu katastru, także my mówimy o różnych podatkach, a o tym się w ogóle nie mówi, a to w krajach, które się bogacą, no ten zasób jakby majątku prywatnego, no to prawda, jego rola rośnie, tak? Także są ludzie, którzy mogą żyć już tylko z własności, tak? A czego pani się spodziewa w kolejnych 30 latach? Tak daleko bym nie sięgała. 30 lat. No, równie dobre, tak? No, czego równie dobre? Wie pan co? Myślę, że, znaczy tak, jest wielkie taki okres zawieruchy i w Europie, w ramach Unii Europejskiej, tych różnych ruchów politycznych. No, jestem zaniepokojona sytuacją w Stanach Zjednoczonych i polityką Trumpa. No, jest kwestia Rosji, prawda, której już... Także żyjemy w bardzo takich turbulencji, że się dużo dzieje. Tym ważniejsze jest jakby, żebyśmy my sami w Polsce, jak to teraz modne słowo jest, ogarniali nasze sprawy i żebyśmy w dobrym kierunku je popychali, a nie właśnie pakowali się w jakieś złe rozwiązania. I tym bardziej, tym ważniejsza jest nasza obecność w Unii Europejskiej. Dlatego, że
Unia jest wspólnotą, naszą wspólnotą, nie tylko wspólnotą wartości, bo ona została zbudowana na wartościach, tak? Na praworządności, demokracji, też takiej solidarności, ale także no, rozwiązania ekonomiczne, które są szalenie ważne, zwłaszcza dla, prawda, ekonomistów, którzy się tym zawodowo interesują. No to się przekłada na dobrobyt ludzi, na wzrost gospodarki, też pytanie, na handel. Jaka ta Unia w ogóle będzie w najbliższej przyszłości. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Ewa Balcerowicz, wiceprzewodnicząca Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, przewodnicząca Rady Fundacji CASE. Dziękuję bardzo.